Było. To też. Pływaki wymyślono całe wieki przed tym dżentelmenem. Połączone z przodu dla stabilności. Nawet dzieci wiedzą, że podstawa musi być odpowiednio szeroka, bo się przewróci. Napęd płetwami dla płetwonurków przymocowanymi do rufy każdego bucika. Nowość? Powiedzmy. A w ogóle nie wiadomo, czy ma kartę pływacką. I zdaje się, że ktoś już kiedyś spacerował po wodzie bez takich cyrków. A to... Gdyby było dobre, na pewno nie trzeba by się chować pod wodę, ale popatrz. Składa się z kilku części, łączonych w całość tylko dwiema śrubami. No i proszę, korozja już czyha. I bez wątpienia obciera nogi. Że można holować nawet dwie osoby? Zapewne tych, którzy próbowali tego używać. Że godzinami pozwala utrzymać się na powierzchni z wynurzoną głową? Koło ratunkowe też. A poza tym kurcz może złapać. A w ogóle to przecież po prostu płetwa pod brzuchem. Też było. Każda ryba to ma. Wygląda dziwnie. Katamaran? No, to już było. Sięgnijmy do opisu. Dwa pływaki o kształcie cygar pod wodą. Ich wielkością reguluje się wyporność jednostki. Zapewniają przy tym idealną współpracę kadłuba ze śrubami. Efektem jest wielka szybkość przy praktycznie dowolnej przestrzeni ładunkowej i roboczej. Pływaki? Było. Śruby? Też było. Więc właściwie co w tym nowego? Podczas prób basenowych wytworzono warunki odpowiadające falom o wysokości 6 metrów. W porównaniu z tradycyjną jednostką pływającą, nowy statek można uznać za całkowicie odporny na stan morza. Oczywiste, łódź podwodna także nie boi się fal. Bo wszystko naprawdę już było. Może nie dokładnie takie i nie w takim połączeniu i zastosowane gdzie indziej, ale było. Żadnej nowości, trudno nawet uznać za wzór. Dzień dobry, panie kierowniku, jak tam z moim projektem? Odrzucam. A to niby dlaczego? Przecież jeśli zastanowić się i obejrzeć te spisy chociażby, to tylko wybrane fragmenty, a wystarczyły fragmenty zgłoszeń patentowych z całego świata, a wystarczyły do tego, żeby uznać, że niestety popełnił pan plagiat. No, można sobie nie zdawać pana, sprawy. Ale tym co z niemniej... tego, że było, po pierwsze nie w takim przypadku zastosowane, po drugie nigdy nie jest to dokładnie identyczne z tym, co już ktoś proponował. Nie znajdzie pan już dzisiaj niczego takiego, czego jeszcze w ogóle nie było. Pan mnie próbuje przekonywać, proszę pana. No a kogo? Ale drzwi są tam. O, proszę pana, a propos, widzi pan, a propos drzwi, to ja tutaj też składałem u pana taki projekt. Właściwie to nie tyle dotyczył drzwi, co bramy. Niech pan zobaczy, jest taka sytuacja, tak, że nie na robimy nie, tak. Nie na... No i zaraz, no. Rysujemy, tu taka dźwignia jest, o proszę pana, tutaj się dodaje jeszcze jedną poprzeczkę, łączymy i zamiast zwykłych drzwi jest coś zupełnie innego, rewelacyjne, rewolucyjne rozwiązanie.
Zwierzęta są jak ludzie. Też podlegają okresowej weryfikacji. Wzrost, ciężar i ogólny poziom rozwoju. Tylko że nikt jeszcze nie wymyślił lekarstwa na cielęcy upór. Można je nawet zrozumieć. Z przodu zamknięte, z tyłu straszą. A interes by stać spokojnie żaden. Więc w rytmie wahadłowego ruchu coraz ostrzej zaczynają grać nerwy hodowców. Wyjście z problemu okazało się leżeć w wyjściu. Dokładniej w bramie prowadzącej zwierzęta do punktu kontroli. Wiadomo, że jest to konstrukcja prętowa, a do prętów dołożyć jeszcze dwie dźwignie – żaden kłopot. I zrodziła się brama, którą można wyjść. Ale nie do końca. Działa to tak. Cielak widzi wyjście, więc pcha się do przodu, bo z tyłu straszą. A im bardziej się pcha, tym silniej ściskają go boczne ścianki i już. Nie chce, a stoi. Po prostu rozwiązanie z serii niech to drzwi ścisną. Tak. Zwierzęta są jak ludzie. A czasem na odwrót. Ten jegomość o obliczu tryskającym inteligencją wymyślił, że nie ma to jak rower. Samochód nie da rady, ani motocykl, a rower da. Po chodnikach i parkowych alejach na skróty, aż pewnego dnia niespodzianka. Droga tylko dla pieszych. Jeszcze coś. Brama. Zmyślna. Na przegubie. Pomyślano to tak, by duże dwukołowe pojazdy nie miały szans, a krótkie mieściły się bez większego kłopotu. Jak selektywny filtr dobierać ma towarzystwo w parkach i miejscach zabaw dla dzieci. No, chyba że ktoś inteligencją przechytrzy mechanizm. No i jak? Lubię, tak? A może pan zapewnić, że nie będą przenosili góry? No i nieprościej jest po prostu postawić kilku strażników i wlepić mandat? Panie kierowniku, pana to Edison by nie miał szans, no jak przenosić górą. Pewnie wszystko można, tylko po co? Chyba prościej. Prościej to jest zastanowić się nad tym, czy to czym się posługujemy, bo przecież w ten sposób nie można w ogóle traktować jakichkolwiek unowocześnień czy ulepszeń. Zastanowić się jest prościej, czy to, co mamy, jest już absolutnie dane na zawsze, czy nie można tego zrobić inaczej. O, na przykład, zna pan to? To? Tak. Aerozolowe. No i co pan o tym sądzi? Pan chce to zgłosić? Tak, nie. Już nie tego, bo ochrona patentowa już jest nieważna. To było, nie było 20 lat. Otóż zaskoczę pana, absolutnie nie to, tylko coś znacznie lepszego, bo przecież wszyscy tego używają i równocześnie prawie wszyscy wiedzą, że wewnątrz jest gaz, freon, który jest szkodliwy, który niszczy tą delikatną warstewkę ozonu, która otacza naszą planetę i zabezpiecza przed promieniowaniem ultrafioletowym, prawda? No ale jak zrobić zgrabne opakowanie, z którego będzie wydobywać się na przykład pianka do golenia czy pasta, ale inaczej. Otóż wygląda to tak. Podjąłem się tego niewdzięcznego zadania i muszę od razu przyznać skromnie, że uzyskałem rewelacyjne rezultaty. Zamiast tradycyjnej tuby z pastą do zębów, urządzenie tego typu. Freon? Nie, proszę pana, żaden freon. Otóż to jest właśnie cała istota pomysłu. Tutaj w środku jest coś niesłychanie pomysłowego. O, taki tłok, który wypycha pastę do zębów bez udziału żadnego gazu. Robi to precyzyjnie.
Aha, i tu jest właśnie cała idea mojego pomysłu. Od dołu zaczepione na specjalnej sprężynce przypominającej trochę kijek narciarski, a ten pręt w środku to nie jest zwykły pręt, tylko on ma specjalne nacięcia. Tak jak gdyby gwint, po którym wspina się do góry, wypycha pastę w ściśle dozowanych strasznie ilościach. To skomplikowane. Piękny i ile pomysł. Części. Wyobraża pan sobie teraz, że ktokolwiek przyjmie to do produkcji, do automatycznego składania? Absolutnie sobie wyobrażam, bo to jest po to właśnie zrobione. Proste, eleganckie i inne niż było dotychczas. Albo coś takiego. Zwykłe kartonowe pudełko, które otwiera się w taki oto sposób i zamyka równie prosto, ładnie i skutecznie. I co jest ciekawe, to jest wycięte z jednego kawałka kartonu. Wydawałoby się, że nie sposób tu już wymyśleć nic innego, a jednak udało się. Radio Taxi. Proszę czekać na przyjęcie zamówienia. Nie wiadomo co prawda, czy szwedzka centrala taksówkowa równie miłą zapowiedzią wita swoich klientów, ale pewne jest, że wkrótce będzie wysyłać do nich taksówki nowej generacji. Może być płyta kompaktowa, może być i kompaktowa taksówka. Z zewnątrz mała, w środku przepastna, kierowca jest całkowicie odgrodzony od pasażerów, sporo miejsca na bagaż i wystarczająco dużo dla nóg pasażerów. Trzy osoby siedzą wygodnie na tradycyjnej kanapie, a dla czwartej przewidziano składany fotelik, który zwija się, gdy jest niepotrzebny. Wygodę wsiadania zapewniają przesuwane prawe drzwi, które w dodatku nie blokują ruchu na chodniku. Projektanci wnętrza uwzględnili nawet zalecenia ortopedów. Volvo to, jak wiadomo, synonim bezpieczeństwa. Oprócz pasów, nowa taksówka ma nowy system bezpieczeństwa. Wszystkie zegary kontrolne i dźwignie umieszczono tak, by były w zasięgu wzroku i ręki. Po prostu zgodnie z zasadami ergonomii. Tuż za swoim fotelem kierowca ma stolik do pisania z lampą, pancerny sejf na pieniądze i kosztowności, a także małą lodówkę, a w lodówce zimne, nie, wcale nie piwo, oranżadę. Ścianki i okna oddzielające kierowcę od kabiny pasażerskiej są kuloodporne. Pasażer płaci za kurs, wrzucając pieniądze do specjalnej kasetki. Na razie ta eksperymentalna taksówka przewozi tylko 4 pasażerów, ale projekt jest tak elastyczny, że z łatwością można go zamienić w mikrobus czy ambulans. Radio Taxi. Proszę czekać na przyjęcie zamówienia. Ciekawe tylko jak długo. Sądząc jednak po aktywności szwedzkich wynalazców, bardzo krótko. Pan Brodern Lundbergs ze Szwecji stworzył pojazd, który robi to, czego nie umiał żaden przed nim, a różni się od poprzedników zaledwie drobiazgiem. Nową, genialną koncepcją koła. Na obwodzie zamiast opony 8 swobodnie obracających się wałków umieszczonych pod kątem 45 stopni do osi. I już. Reszta to tylko zasada składania ruchów. Sterowanie przy pomocy jednego manipulatora. Ruch dźwigni do przodu, jedziemy do przodu, do tyłu, do tyłu. Skręcenie lewarka i pojazd zaczyna piruet wokół własnej osi. Na razie jest to maszyna eksperymentalna, ale już planuje się budowę serii futurystycznych pojazdów, które być może odmienią ideę ruchu kołowego. No i jak, panie kierowniku, nadaje się, kupuje pan to, czy nie? Nie jest. Bo co? Nie, ale, no powiedzmy, no tak, normalne koło to ma jeden taki punkt, prawda, w którym wiadomo, i łożyska, kłopot, smarowanie i tak dalej, a tu takich punktów jest jeden i ile tam było, 8, nawet 9, o jest, to jest skomplikowana sprawa. A poza tym trzeba by w tym momencie na przykład zapomnieć już o pneumatycznym ogumieniu i znowu nie jest dobrze. Pan to zawsze znajdzie jakieś kłopoty, naprawdę to jest przecież, zresztą ja już mówiłem, że jakby Edison wpadł, to też by pewnie tutaj niczego, a nie było go. A to, co to przepraszam jest, kto to przyniósł, tak, bo to ciekawie dość wygląda. A to byli tacy przed panem tutaj i... I co, też nie dostali patentu? Nie, to jest niby nowa żarówka, to
nazwali to PL. I świeci jak 60, a naprawdę ma 7 watów. No tak mówią, nie mierzyłem tego. To rewelacja tego. Po prostu. Nie, patent na to? Źródło światła. No wie pan, tu jest parę szczegółów, które nadają się do patentowania. Na przykład tu jest taki przepust między tymi rurkami. Także wyładowanie biegnie jedną rurką przez przepust do drugiej i tak dalej. Dość ciekawe rozwiązanie na tym. No takie rzeczy dają się patentować, ale nowość? No wie pan, w dziedzinie źródeł światła dziś spodziewać się, że w ogóle jeszcze będzie do wymyślenia cokolwiek nowego. Proszę pan. Tak wygląda zwykła żarówka. Owszem, daje światło. Ale daje także niepotrzebne ciepło. Dużo ciepła. 9 razy więcej aniżeli światła. Niepotrzebne. I kosztowne. A gdyby tak do wnętrza żarówki wstawić lustro? Ale lustro niezwykłe. Takie, które przepuszczałoby światło, ale odbijało ciepło i kierowało je z powrotem na żarnik. Taki obieg wtórny ciepła mógłby zaoszczędzić 35% zużywanej energii, ale w tym celu trzeba, tak jak kiedyś Edison, wynaleźć zupełnie nową żarówkę. I tak też się stało. Nazywa się Mighty Watt Saver, czyli potężny oszczędzacz watów. Każda szklana bańka to precyzyjny przyrząd optyczny, który pozwala skierować odbitą wiązkę ciepła wprost na drut żarowy. Dokładność potwierdzona próbami wynosi 1/10000 część milimetra. Szkło musi być bez najmniejszej skazy. W tym celu używa się dostarczanej pod ciśnieniem gorącej wody i procesów dejonizacji. Ten proces jest jeszcze unikatem w skali światowej. Tytanowa płytka pod wysokim napięciem jest bombardowana szybkimi jonami argonu. Uwalniane atomy tytanu łączą się z tlenem, pokrywając szklaną bańkę warstewką dwutlenku tytanu o grubości zaledwie 1/100000 części milimetra. A potem całą tę operację trzeba powtórzyć, tym razem używając płytki ze srebra. Na koniec jeszcze jedna warstwa dwutlenku tytanu. W ten sposób powstało niezwykłe lustro. Odbija ciepło, ale przepuszcza światło. Nakładanie kolejnych warstw jest kontrolowane przy użyciu światła laserowego. Sercem każdej żarówki jest drut żarowy, tej również, a więc trzeba go było także wymyślić na nowo. Super żarnik, który jest prawdziwą pułapką na światło. Dzięki wielokrotnemu skręceniu ma olbrzymią powierzchnię upakowaną w bardzo małej przestrzeni. Drut, z którego powstaje żarnik, jest zrobiony ze specjalnego gatunku molibdenu o wielkiej wytrzymałości na zmęczenie i ciepło. Laserowa spawarka dużej mocy łączy drut z żarnikiem. Telewizyjny monitor pozwala sprawdzić jakość każdego połączenia. Oszczędzacz watów wygląda jak kula, ale w rzeczywistości jest eliptyczny. Chodzi o to, by ciepło równomiernie rozkładało się wokół żarnika. Teraz
Żarówka jest 7-krotnie pompowana azotem, a na koniec dopełniona szlachetnym kryptonem, który zwiększa wydajność świecenia. Mosiężny cokół, który nigdy nie zardzewieje w oprawce. I to już wszystko. W porównaniu z tradycyjną żarówką trwałość 3,5-krotnie wyższa. 100 watów światła uzyskanych z 65 watów energii elektrycznej przez 2,5 tysiąca godzin nieustannego świecenia. Niemożliwe stało się faktem. Ale przecież Edison też zrobił kiedyś rzecz niemożliwą. No rzeczywiście czegoś takiego jeszcze dotąd nie było. Tylko, że zdaje pan sobie sprawę, no to jest... Bardzo nieprzyjemnie jest sprowadzać na ziemię, ale zdaje pan sobie sprawę, że pana fascynują rozwiązania drogie. Jasne, że coś, co się robi, można zrobić używając innych materiałów, bardzo skomplikowanej technologii, oprzyrządowania komputerowego i być może wyjdzie nawet troszeczkę lepsze. No tylko kogo na to stać? No, a ta oszczędność energii, o której pan wspomniał. Proszę pana, gdybyśmy... wyłączali jedną zbędną żarówkę tam, gdzie się nie świeci. To zdaje pan sobie sprawę, co by się stało w skali kraju? Mało tego, że zdaję sobie sprawę, nawet pamiętam taki wierszyk sprzed kilkunastu lat, który brzmiał tak. Wznieś krótkie hasło zamiast odczytu, oszczędzaj światło w godzinach szczytu. I co? Bardzo słusznie. I ani odczytu, ani światła. Rzecz polega na tym, że to, czy jakieś rozwiązanie stanie się powszechną praktyką, wcale nie jest uzależnione od tego, jakie są jego koszty wtedy, kiedy zostało wynalezione. Postęp jest drogi, on kosztuje. I niestety tak to jest. To pan tak uważa. Wie pan, spotykam wielką ilość ludzi, przychodzą tutaj do mnie nawet po godzinach urzędowania i jeszcze nie zdarzył się taki, na którego czekam. Wie pan, człowieka z ogromnym pomysłem, na twórcę no, czegoś takiego jak maszyna parowa, telewizja, reaktor atomowy, tylko na skalę oczywiście XXI wieku. Takiego jeszcze nie było. To bardzo pana przepraszam, trafiłem pod zły adres. Zresztą z tych niesłychanie wielkich segregatorów zarastających kurzem można od razu się domyślać, że takiego nie było, co więcej, że takiego nie będzie. Bo błąd polega na tym, że nie ma już dzisiaj do wykonania wynalazków, proszę pana, na miarę tak epokowych odkryć jak maszyna parowa. Jak były, to dlaczego nie? Inne czasy. Dzisiaj idziemy do przodu małymi, drobnymi kroczkami. Nawet jeśli to robimy bez patentów. Po prostu ten postęp w dziedzinie nauki i techniki dokonuje się szalenie powoli, ale jednak stale. I jeżeli pan czeka na odkrycia na miarę maszyny parowej, to przyjemnych snów. Małe jest piękne i dlatego cywilizacja rozwija się małymi kroczkami, tysiącami drobnych pomysłów. A tematów do myślenia dostarcza samo życie, czasem aż w nadmiarze. Hałdy z tysięcy ton żużla, hutnicze śmietnisko. Jedni sypią to na drogi, inni dodają do betonu. A Japończycy potraktowali ten śmieć z prawdziwie wschodnią fantazją. Najpierw dosypuje się nieco barwnika, potem dokładnie rozdrabnia, ciągle mieszając, i do pieca. W temperaturze 1400 stopni Celsjusza materiał zaczyna przypominać wulkaniczną lawę. Proces ten naśladuje technologię hutniczych odlewów, ale materiał nie ma nic wspólnego z metalem. To coś w rodzaju sztucznej skały. Minerał.
twardy jak bazalt i kolorowy jak opal, turkus, malachit, agat. I nie ma się co śmiać. Japończycy traktują te technologie z całą jubilerską powagą. Żaden pomysł nie hańbi. Hańbi tylko brak pomysłów. Przyszłość widzimy często tak. Automaty, roboty, komputery, bezludne fabryki. Ale one same nie wymyślą, co robić. Nawet odrobinę nie zmienią produktu. To musimy już sami. Wyobraźnia. Bo to nieprawda, że wszystko już było. Wszystko dopiero będzie.